Posłuchajcie Państwo. Janusz Kowalski to jest dokładnie ten przykład polityka, który świat widział, który w sposób demokratyczny chce zdobyć władzę po to, żeby w Polsce wprowadzić dyktaturę. Janusz Kowalski to jest człowiek o mentalności Putina. Jak się pan nie wstydzi po prostu wystawiać pana ojca do Senatu z zarzutami prokuratorskimi? Jak się pan nie wstydzi? Chcecie budować przez Niemców, dajecie światło na spalarnię, dajcie mi mikrofon. Potrafimy budować Polskę dla każdego. Polskę dla każdego. W Polsce jest miejsce również dla Janusza Kowalskiego, ale pod jednym warunkiem. Tylko wtedy, kiedy Janusz Kowalski nie będzie rządził, Polska będzie dla każdego, również dla Janusza Kowalskiego. Pokażmy mu, że jesteśmy narodem, który potrafi, jesteśmy ludźmi, którzy potrafią każdemu okazać serce, każdemu okazać dobre słowo i nienawiść w polityce, agresja, kłamstwo, a tego typu argumenty szkodzą Polsce. Nie chcemy się z tobą tutaj kłócić. Rozumiemy, że na twoje ręce nie przychodzi nikt, dlatego postanawiasz przychodzić na nasze. Witamy cię serdecznie. Pamiętaj o jednym. Nie pozwolimy na pyskówkę na tej ulicy, dlatego nie będziemy pozwalać na to, żebyś rozbijał nasze spotkania. Szanowni Państwo, jest tutaj człowiek Zbigniewa Ziobry przede mną. Stoi przede mną człowiek Zbigniewa Ziobry. Inowrocławiu, jesteście tutaj. Dzisiaj ten człowiek był i oczerniał prezydenta Inowrocławia. Szanowni Państwo, dlaczego cyberbronią za kilkadziesiąt milionów złotych zaatakowano moją rodzinę? Dlaczego wyłudzano wnioski o kontrolę operacyjną? Dlaczego pan się odwraca? Niech pan się nie boi. Kto mi złamał płytę, szanowni państwo? Kto w prokuraturze Ziobry złamał płytę z nielegalnie pozyskanymi danymi z Pegasusa? Szanowny kolego Kowalski, jesteś hejterem. Stoi obok ciebie człowiek, który prowadził farmę troli, grupę hejterską, który sam, jak wszyscy Inowrocławianie wiecie, nazywał się największym hejterem Inowrocławia. Ten człowiek. Szanowni Państwo, nie może pan się pożegnać. Jest pan członkiem władz partii Ziobry. Oczekuję człowieku od siebie tego, żebyś ujawnił. A prokurator, który to zrobił, podał się do dymisji. Tego nawet nie wiesz, Janusz. Janusz, prokurator, który w tym brał udział, kiedy zorientował się, jak bardzo to szyjecie, Ziobrysta od Zbigniewa Ziobry, najwyższy rangą prokurator Ziobry, podał się do dymisji. Boją się zapytać Polaków w referendum. Dlaczego prokurator Ziobry podał się do dymisji? Ja nie uciekam, to jest diabeł. Ale jest pan fantastyczny. Tego się nie boję. To ja mogę pozwolić. Janusz, dlaczego prokurator w Gdańsku? Nie może. Twojego kolegi Ziobry człowiek podał się do dymisji. Tomasz Grodzki, Kowalski, Januszu, Inowrocław tego nie kupi. To Zbigniew Ziobry oferia. 15 października wygramy, szanowni Państwo. Żaden to lepiej grać. Januszu, to lepiej grać. Dlaczego? Jak nauczył się pan rozumieć, że czy jesteś w platformie do tego, co nie ma zarzutów? Uważam, że powinien sam zrecyklować. Ja chcę to podkreślić, to jest bardzo dobra informacja. To jest dobra informacja. Dlatego.
Szanowni Państwo, dlatego warto było tutaj przyjść, bo wyborca Platformy Obywatelskiej powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Uważa, że Tomasz Grodzki powinien zrzec się immunitetu tak, żeby, i odpowiedzieć żeby sąd. Nie, żeby sąd był... Ale Brejza nie ma, ale Brejza nie ma immunitetu. Ja tak jak powiedziałem, wydałem się Grodzkiego. Ta sprawa nie obejmuje prezydenta. Dlaczego 80 tysięcy wiadomości, dlaczego 80 tysięcy wiadomości pozyskaliście, zafałszowaliście w sprawie, w której nawet nie byłem przesłuchany? W sprawie, której skierowano akt i nie obejmuje prezydenta. Wiesz dlaczego? Bo był pomówiony. Dlatego jest taki... Ale prokurator podał się pod komisję odwiodną. Słuchajcie, Nitras uciekł, Brejza ucieka. Ja uciekam. Platforma Obywatelska to jest partia miejska. Januszu. Janusz, nie bój się mówić o zarzucie prezydenta. Boisz, ty się bez mikrofon. Proszę cię, znowu, odpowiedz, odpowiedz, pana Brejza, odpowiedz, dlaczego Michał Kierski, nie. No właśnie, trzeba było ze świętem przyjechać, powiedz mi, dlaczego Michał, dobra, dlaczego wgrano mi gigabajtany, dzięki, ty już na mnie komentarze pisałeś, dziękuję. Janusz, powiedz mi, dlaczego gigabajtany wgrano mi do telefonu, Platforma, Grodzki, Gawłowski, Pan senator boi się na was spojrzeć, proszę na nasz mikrofon, proszę na temat jego działalności. I według ustaleń dziennikarzy Rzeczpospolitej, suma ataku na mnie i na moją rodzinę wyniosła 23 miliony złotych. Powiedz mi Janusz, czy warto było 23 miliony na Pegasusa wydawać wobec osób niewinnych? Powiedz mi, czy 23 miliony złotych warto było wydawać? Janusz, dlaczego prokurator Kierski, szef prokuratury w Gdańsku, podał się do dymisji? Janusz, dlaczego trzech agentów, którzy atakowali prezydenta oczernianego w postępowaniu, uciekli do Orlenu?